pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Kogoś, który kochał kapłaństwo, kapłaństwem żył, który był cały oddany posłuce Kościołowi, który kochał ojczyznę Polskę, który wniósł bardzo dużo w budowanie początku naszej kaliskiej diecezji. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam również w imieniu naszego arcypasterza, księdza biskupa Edwarda, was wszystkich tu zgromadzonych, was, kaliscy, kapłani z archidiecezji częstochowskiej, z diecezji kaliskiej. Pozdrawiam brata i krewnych świętej pamięci księdza Alfonsa. Pozdrawiam siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które przyjęły i służyły świętej pamięci księdzu kanonikowi. Pozdrawiam wszystkie osoby konsekrowane. Pozdrawiam szkołę z Osieka, szkołę podstawową i przedszkolaczki tu z Cieszyncina, poczty sztandarowe, strażaków, wszystkich was, bracia i siostry, a zwłaszcza do was, drodzy wierni, parafii cieszyncińskiej, gdzie waszym pasterzem przez 19 lat. I stary konfesjonał, który pamięta jego pierwszą spowiedź, nieporadne słowa, przystępuje do spowiedzi: po raz pierwszy obraziłem Boga grzechami. No i ołtarz, przy którym przy śpiewie Pan Jezus już się zbliża i szpuka do mych drzwi, przyjmował pierwszą komunię świętą. Pójdź za mną. I poszedł, a Pan go zaprowadził do Krakowa, do królewskiego miasta, tuż pod Wawel, na ulicę Bernadyjską 3, bo tam znajdowało się częstochowskie seminarium. Tam go zaprowadził, by młody chłopiec Alfons mógł się to uczyć miłości do ojczyzny, poznawać Boga
i utwierdzać się w wierze chrześcijańskiej i przygotowywać się do sakramentu kapłaństwa. Mówił kiedyś, że ten okres krakowski wywarł na nim wielkie wrażenie. Tak, tu uczył się Polski. Od dzwonu Sygmunta uczył się sumienia narodu. Od wawelskich królów uczył się Polski Piastowskiej i Polski Jagiellońskiej. Od Piłsudskiego uczył się wolności, niepodległości. Od pisarzy, poetów z pobliskiej Skałki Paulińskiej uczył się kultury na świętego Pawła Apostoła, który mówił: nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Świętej pamięci ksiądz Alfons, wasz pasterz, nie żył dla siebie. Stąd to pytanie, dla kogo żył? Dla Boga i ludzi. Żył dla kapłaństwa chrystusowego, które podkreślił przed chwilą ksiądz biskup Stanisław. Dla kapłaństwa. Cenił kapłaństwo, kochał kapłaństwo, szczycił się, że jest kapłanem. O kapłaństwie pisał, o kapłaństwie wygłaszał różne referaty. Jemu bardzo zależało na kapłaństwie młodego pokolenia, stąd młodzi księża i klerycy pamiętają, jak was tam na ulicy Poznańskiej u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjmował, rozmawiał, dyskutował, ale przede wszystkim dzielił się kapłańskim doświadczeniem. Żył dla Maryi. To był maryjny kapłan. A w szczególny sposób ukochał Matkę Bożą Niepokalaną. Nie tak dawno dowiedziałem się, że miał figurkę Matki Bożej Niepokalanej, z tą figurką się nigdy nie rozstawał. Ona szła z nim, a on z nią. Miał ją zawsze przy sobie. Jego życzeniem było, aby tę figurkę Niepokalanej włożyć mu do trumny. I tak się chyba stało. Włożyć do trumny. Wielki czciciel Niepokalany. To przecież pracę licencjacką pisał na temat Maryi, kultu Maryi. Żył dla świętego Wojciecha, tu waszego powiedzmy Wojciech. Miał wielki kult do świętego Wojciecha. Wiedział, gdzie jest pasterzem. To tu głosi tradycja, że przechodził tędy święty Wojciech idąc do Prus. I on go tutaj sprowadził. Jego relikwie dzięki księdzu biskupowi Stanisławowi, pierwszemu biskupowi diecezji kaliskiej. To dzięki niemu biskup kaliski przyczynił się do tego, aby wasz kościół stał się diecezjanym sanktuarium świętego Wojciecha. Przypomnijcie sobie tę pielgrzymkę do Gniezna, do świętego Wojciecha po relikwie, jak mówimy. Ta wspaniała uroczystość w Gnieźnie, biskupi gnieźnieńscy i biskupi z Kalisza i wy, pięć autokarów. A ja miałem możliwość towarzyszyć księdzu waszemu proboszczowi. Doniosła uroczystość i radość. Dzisiaj trzeba podziękować księdzu biskupowi Stanisławowi, że przyczynił się do próśb waszego proboszcza. A czasem, my tu wiedzieliśmy księża, był natrętem. Dobre było to natręctwo, bo zaskutkowało piękne owoce. Mamy sanktuarium świętego Wojciecha w Cieszyncinie. Żył wasz ksiądz proboszcz dla kościoła, tego powszechnego i tego lokalnego, częstochowskiego i kaliskiego, bo najpierw był kapłanem diecezji dobrego w dłonie, dobrego Ojca Boga, swoje życie, swoją duszę. A my mówimy, odszedł pasterz nasz, co ukochał, powtórzmy, kapłaństwo, kościół, świętego Wojciecha, parafia.
człowieka. Umarł w klasztorze, jak mówię, sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W dobrym miejscu umarł. Bo zauważyłem, a byłem go odwiedzić w marcu, jak siostry się opiekują księdza Alfonso Capellana. Jak to umiejętnie robią. Pomyślałem wtedy, prawdziwie siostry miłosierdzia inaczej, miłosierdzia, z wyobraźnią miłosierdzia, tak podeszły do kapłaństwa. Dobrze. To jest piękne świadectwo. Żegnamy dzisiaj świętej pamięci kanonika Alfonsa. My kapłani z dekanatu Wieruszowskiego składamy wyrazy współczucia całej wspólnocie parafialnej. Chcemy powiedzieć wam to, co mówili chrześcijanie pierwszych wieków, kiedy grzebali swoich bliskich zmarłych, a mówili: nie smućcie się z tego powodu, żeście go stracili, ale dziękujcie Bogu za to, żeście go mieli. Dziękujcie Bogu za to, żeście go mieli. Pamiętajcie, módlcie za niego. Amen. Wszystkim kapłanom za obecność, za modlitwę, siostrom zakonnym, ojcu Zdzisławowi jako przedstawicielowi ojca prowincjała Zgromadzenia Świętych Serc Jezusa i Maryi, wszystkim delegacjom wymienionym. Tej cieszyńskiej parafii. Dzięki Twojemu uporowi, systematycznej współpracy i działalności parafia i ten piękny drewniany kościółek zyskał wspaniałe dary. Te dary to wymiana dachu na kościele, odmalowanie wnętrza świątyni, wyposażenie jej w nowe ławki, założenie boazerii, wymiana okien na piękne witraże, instalacja, ogrodzenie cmentarza. Następnie, księży kanoniku, wydeptałeś wiele ścieżek, wykonałeś szereg telefonów, napisałeś mnóstwo pism i nasz ukochany kościółek został podniesiony do miana diecezjalnego sanktuarium świętego Wojciecha. Zostały sprowadzone relikwie świętego Wojciecha. Dookoła kościoła zostały postawione krzyże, dróżek wojciechowych oraz tablice z przykazaniami pielgrzyma. Spełniły się marzenia nas wszystkich.
tak chodzi. Miłuję Pana, na bowiem usłyszał głos mego, wołują wszyscy święci z Tobą, Panem, aż na wieki wieków. Amen. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan szczerze ludzi prostego serca, byłem w niedoli, a On mnie wybawił. W krainie życia będę widział Boga. Wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan dobroci wyświadczy. Uchroni, powiem, moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjący, w krainie życia wieki wieków. Amen. W krainie życia. Śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kapłana Alfonsa. Wysłuchaj nas, Panie. Dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pasterzowania, osiągnięć świętej pamięci księdza kanonika Alfonsa. Opowiedział językiem prostym, językiem świadka i równocześnie
doświadczonego duszpasterza. Chciałoby się słuchać i słuchać za to, że jego wysiłkiem, jego staraniami tutaj znaleźli się w Cieszyncinie ojcowie Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, ażeby kontynuowali jego dzieło. Bardzo mu zależało, ojcowie, żeby to właśnie było sanktuarium świętego Wojciecha, żeby Cieszyncin stał się tym ośrodkiem kultu świętego Wojciecha, ośrodkiem promieniującym na całą diecezję. Więc nie będę już dziękował, z wyjątkiem. W świętej pamięci ksiądz kanonik w Kościele Jezusa Chrystusa przynajmniej ostatnich dziesiątkach lat znalazł sobie trzy miejsca, gdzie lubiał zaglądać, gdzie naprawdę czuł się dobrze. Jakie to miejsca? Najpierw, drodzy wierni, parafii cieszyńskiej to wasza parafia. Gdy przeszedł stan spoczynku, wspominał Cieszyncin, jakże oczekiwał, kiedy przyjdzie odpust świętego Wojciecha, żeby tu do was przybyć. I jak się radował, gdy wśród was się znalazł, a myście go zawsze tak witali i serdecznie i jakoś inaczej, dając wyraz waszej pamięci i miłości, która, jak się mnie wydaje, w miarę oddalania się czasu zwiększała się. Drzwi i przyjęły księdza kanonika, a przedtem jeszcze innego kapłana przyjęły. To świątobliwy kapłan, ksiądz prałat Józef Sieradza. Drogie siostry, jesteście tu obecne z waszą obecną przełożoną, siostrą Józefą. I tak sobie nieraz myślałem, czy te siostry spodziewały się, że ksiądz kanonik Alfons tak będzie się dobrze czuł, że jakby z tej ziemi. Tym siostrom, które zwłaszcza w ostatnich miesiącach tak czuwały przy nim i to czyniły naprawdę z takim oddaniem i z radością. Niech Pan Jezus miłosierny was, drogie siostry, obdarza miłosierdziem. Niech wam daje odczuć, że on tam o sobie tego kapłana czuł się bardzo dobrze, jak w Betanii, 16 lat. Drogi księże kanoniku Alfonsie, no bardzo ci dziękuję za te lata, kiedy razem z kapłanami, z siostrami zakonnymi, z całą diecezją, tym ludem Bożym. Dziękuję, kanoniku kochany, za ten twój wkład w budowanie diecezji, za szerzenie kultu świętego Wojciecha. Dziękuję za tą dobroć, którą mi okazywałeś nieustannie. Za wszystko dziękuję i księże kanoniku, tak myślę, że tam u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wszystko zostało już pozałatwiane. I teraz, gdy tu na ziemi, tej cieszyńskiej ziemi cię żegnamy, a równocześnie zatrzymujemy, tam po drugiej stronie
radujesz się. Uczestnictwem w pełni życia, którym jest życie Boga samego, a w tym życiu uczestnictwem w pełni radości i w pełni szczęścia po prostu niebem się cieszyć. Wspomnij na nas. Pamiętaj o kalijskiej diecezji, o tej ukochanej częstochowskiej, która przecież była ci matką. Pamiętaj. Pytania. Dziękujemy Tobie, drogi Ojcze, za to, że jesteś, bo obecność jest miłością. Miłość jest obecnością i za piękne świadectwo. Teraz złożymy ciało naszego brata, kapłana Alfonsa w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie chwale. Naszej odradzającej się tak w Polsce. Usłyszę, chcę ci złożyć hołd, rozbór, co twoje woli. Może być pan dumny, że miał takiego brata, powiedział ksiądz biskup Stanisław senior do brata Jana. Jeszcze kiedy księdza, te słowa, które są o moje błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się.
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie do chwały nieba byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A diabło ziemi i zaniechaj mu ziemi. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Było to wszystko.